Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W programie, jak my to widzimy, z daleka widać lepiej ze studia telewizji Trwam w Chicago. Witam się z Państwem i pozdrawiam ojciec Zbigniew Pieńkos. Drodzy Państwo, dziś na zakończenie roku gościmy w studio pana Bogdana Chmielewskiego, dyrektora wykonawczego Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Witam serdecznie, panie dyrektorze. Witam ojca redaktora, witam wszystkich słuchaczy i widzów w telewizji Trwam. Tak już jest, że na koniec roku wiele firm, wiele instytucji robi różnego rodzaju podsumowania, no bo tak to się przyjęło i, i w firmach jest to powszechne i chciałbym abyśmy też dzisiaj może troszkę porozmawiali na temat działalności Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej dlatego że jest to instytucja która w głównej mierze pełni tę posługę względem polonii która tutaj w Stanach Zjednoczonych mieszka przedstawicielstwa w stanie Nowy Jork, New Jersey, także tutaj w Illinois, w Chicago okolicach. Ale może kilka słów na początek historii, bo jest ona bardzo ciekawa i już dosyć, można powiedzieć, bogata. Tak, historia naszej unii jest bardzo ciekawa. Otóż instytucja nasza powstała 42 lata temu w polskiej dzielnicy na Brooklinie, na Greenpoint. Wszyscy Polacy, którzy odwiedzali Greenpoint Nowy rok na pewno znają tę dzielnicę i została założona przez grupę entuzjastów skupionych wokół Kapłana z Podlasia, księdza Longina Tołczyka. W latach 70. dzielnica Greenpoint była bardzo zaniedbana, bardzo zaniedbaną dzielnicą. Banki komercyjne nie chciały wspierać tej dzielnicy w rozwoju, poza tym Przyjeżdżali tam przecież emigranci z tak zwanej zażelaznej kurtyny. W związku z tym mieli ograniczone możliwości inwestowania pieniędzy, pożyczania pieniędzy, nawet ulokowania pieniędzy. I stąd narodził się pomysł, aby stworzyć unię kredytową, a więc, jak to potem powiedziano, jak otworzyć bank bez żadnego kapitału zakładowego. Ksiądz Longin Tolczyk i kilkanaście osób wokół niego skupionych zaczęli pracę od jednego biurka w rogu stołówki. I po 42 latach mamy prawie 2 miliardy dolarów aktywów, Ma, posiadamy 19 oddziałów w trzech, a w zasadzie już w czterech Stanach. Mamy prawie 100 tysięcy członków i jesteśmy największą etniczną unią kredytową w Stanach Zjednoczonych, a tych unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych jest ponad 6 tysięcy, ale co dla nas bardzo ważne, jesteśmy też naj, największą polską instytucją finansowo za granicami Polski. Panie dyrektorze, no, trzeba chyba otwarcie powiedzieć, może w Polsce nie każdy sobie uświadamia to, że tutaj, czy aby kupić dom, czy rozpocząć jakąkolwiek działalność, no potrzebny jest kredyt, bo praktycznie każdy od tego zaczyna. Ale żeby dostać kredyt, no, trzeba mieć pewną historię i trzeba się wykazać, że jestem wypłacalny. Y Państwo zapewne wiecie, że Ameryka, sukces Stanów Zjednoczonych i gospodarki amerykańskiej polega na dobrym kredycie. Także tak jak ojciec wspomniał, w Stanach Zjednoczonych kredyt jest bardzo ważną częścią nie tylko życia, ale też całej działalności ekonomicznej w Stanach. My jako Unia Kredytowa polsko słowiańska Federalna Unia Kredytowa doskonale znamy potrzeby przede wszystkim naszych klientów, bo przecież zarówno Zarząd Unii, jak i pracownicy Unii wywodzą się z tej samej grupy etnicznej. My wiemy, co znaczy być emigrantem w Stanach Zjednoczonych, wiemy, jak czasami trudno jest się przebić. Dlatego też staramy się pomóc Polakom tutaj mieszkającym w Stanach Zjednoczonych i robimy to z olbrzymim sukcesem. Na dzień dzisiejszy to już mówimy o setkach tysięcy polskich rodzin, które dzięki nam kupiły pierwszy dom, pierwszy samochód, zdobyły pierwszą kartę. Kredytową kredytowo, a od kilkunastu lat nawet ich dzieci dostają stypendia na studiowanie w Stanach Zjednoczonych. Także to jest ta forma ekonomicznej pomocy Polakom mieszkającym w Stanach. A z drugiej strony, ponieważ oczywiście jak na każdym kredycie czy na depozytach my jakieś pieniądze zarabiamy, staramy się na tyle, na ile to można, nie utrzymując całkowicie bezpieczny poziom działalności naszej instytucji, wspierać Polonię. I tutaj znowu zmierzam do, do misji naszej instytucji, która jest właśnie podwójna. Po pierwsze, chcemy być Solidną i taką bardzo dobrą, bardzo profesjonalną instytucję finansowo obsługującą Polonię. No ale po drugie, naszym zadaniem, bo tak to widzimy jako zadanie, jest wspieranie wszelkiej działalności polonijnej w Stanach Zjednoczonych działalności, która ma wzmacniać naszą grupę etniczną tutaj w Ameryce. Jeżeli ktoś słyszy właśnie naszą rozmowę temat pieniędzy, kredytów, inwestycji, a to pomyśli sobie: A to jest taki bank, ale między Unią Kredytową, jako instytucją finansową, a bankiem jest pewna subtelna różnica jak? Y to nie jest nawet taka subtelna różnica, ponieważ w banku komercyjnym są określeni właściciele, akcjonariusze, którym zależy na tym, żeby zarabiać na swoich akcjach, na swoich udziałach jak największe pieniądze. W Unii Kredytowej to jest rodzaj spółdzielni, gdzie każdy, kto otwiera konto, staje się współwłaścicielem tej instytucji bez względu na to, jak wysoki posiada depozyt, powierzone pieniądze Unii Kredytowej. Także my mamy prawie 100 tysięcy współwłaścicieli Unii Kredytowej i każdy, kto u nas lokuje pieniądze, kto pożycza od nas pieniądze, jest jednocześnie współwłaścicielem tej instytucji. Czyli te zyski, które Unia wypracowuje jako instytucja finansowa, one są w jakiś sposób dzielone tak? Na... W, dużej, w bardzo dużej mierze, tak jak mówię, ciągle musimy utrzymywać pewien poziom kapitału, żeby instytucja nasza była bezpieczną instytucją, bo to jest przecież najważniejsze dla naszych, dla naszych członków, ale na tyle, na ile możemy. Przeznaczamy pieniądze zarówno na korzystne oprocentowanie pożyczek, depozytów, na niskie opłaty bankowe, ale też w bardzo dużej mierze na wsparcie wszelkich pozytywnych inicjatyw polonijnych w Stanach Zjednoczonych. Nieraz słyszymy, słyszeliśmy, że niektóre banki zbankrutowały. To znaczy, że co było złe zarządzanie, czy po prostu jakiś nieodpowiedzialny właściciel, czy, czy po prostu, no, no nie wiem, co było często, co jest przyczyną właśnie tego, że instytucje finansowe borykają się z różnego rodzaju problemami. Wszystkie te przyczyny, które ojciec wymienił na pewno, a więc zarządzanie, ale też często przyczyną problemów instytucji finansowych jest po prostu y, kryzys ekonomiczny w danym kraju. Także my w Stanach Zjednoczonych też przecież przechodziliśmy nie tak dawno jeszcze poważny kryzys ekonomiczny, ale nasza unia kredytowa przeszła go bez żadnego uszczerbku, dzięki wielu czynnikom, dzięki przede wszystkim myślę lojalności i pewnej sumienności naszych członków, naszych kredytobiorców, naszych depozytariuszy, ale też dzięki odpowiedniemu zarządzaniu instytucją, dzięki planowaniu, dzięki zabezpieczeniu w postaci wysokiego kapitału, który poma posiadamy i, i wielu, wielu innych czynników. Także ja jestem dumny, że, że mogę przewodzić tak wspaniałe instytucji. Ojciec wspomniał na początku o podsumowaniu tego roku, a więc może kilka liczb. W tym roku aktywa nasi, depo, przepraszam, pożyczki naszej unii kredytowej wzrosły o ponad 50 milionów dolarów. Depozyty, a to jest dopiero. W, Współczynnik zaufania, wskaźnik zaufania e, naszych członków do naszej instytucji wzrosły o ponad 90 milionów dolarów, a najważniejsza liczba dla nas to jest liczba osób, nowych osób, które dołączyły do grona członków naszej instytucji, i to jest prawie 9 tysięcy nowych ludzi. W warunkach, kiedy emigracja w Stanach Zjednoczonych, przyrost emigracji maleje, a wręcz ta emigracja się kurczy, bo przecież wszyscy wiemy, że wiele osób wraca, przynajmniej na emeryturę do Polski, nasza instytucja rośnie i to rośnie bardzo, bardzo dynamicznie. Musieliśmy zmienić w pewnym momencie nasz biznes model działalności naszej Unii, bo kiedyś było o tyle to powiem łatwiej przyjeżdżali imigranci do Stanów Zjednoczonych jakby naturalnie przychodzili do nas na drugi dzień otwierać konto bankowe. W tej chwili tak już się nie dzieje, bo emigrantów do Stanów Zjednoczonych przyjeżdża bardzo mało, o ile w ogóle. Ci młodzi ludzie, którzy teraz przyjeżdżają, są już bardziej wyedukowani, kwestia języka nie jest taka ważna, a w związku z tym musimy walczyć, konkurować z największymi instytucjami finansowymi tutaj na amerykańskim rynku, typu Bank of America, typu JP Morgan. I tak jak te liczby chociażby pokazują, no wydaje mi się, że jestem przekonany wręcz, że robimy to z olbrzymim, olbrzymim sukcesem. No i jeszcze chcę podkreślić, że zysk netto naszej Unii za poprzedni rok, jeszcze nie jest to rok zakończony, ale już mniej więcej potrafimy go oszacować, wyniesie ponad 15 milionów dolarów, a to jest rekordowy zysk w całej 42-letniej historii Unii Kredytowej. No Polonia niby się nie zwiększa w sensie takim, że nowe osoby nie przyjeżdżają, ale Unia się rozwija i w tym roku między innymi tutaj w aglomeracji szicagowskiej niedaleko Lombard, dużego skupiska Polonii, gdzie też niedawno został wybudowany Kościół sanktuarium i osieddzia Bożego, został otwarty nowy oddział, to znaczy, że to zaufanie przekłada się na zainteresowanie i potrzebę, aby te nowe oddziały tworzyć. To był bardzo duży sukces, ten oddział otwarty w Glendale Heights obok Lombard. I to był piąty oddział otwarty w aglomeracji chicagowskiej. W tej chwili to już nie jest tajemnico, że mamy zatwierdzony plan otwarcia szóstego oddziału, który będzie w Park. Prawdopodobnie w okolicach połowy roku będzie on otwarty. To już będzie szósty oddział, ale na pewno to jeszcze nie jest ostatni oddział w aglomeracji chicagowskiej. Ale co bardzo ciekawe, w tym roku otworzyliśmy też oddział, pierwszy oddział w Pensylwanii, w czwartym stanie, w którym już zaznaczamy swoją obecność. Na przyszły rok mamy plan otwarcia też kolejnego pierwszego oddziału w kolejnym stanie, a mianowicie. W stanie Connecticut i ciągle jeszcze y, szukamy nowych miejsc, zarówno tutaj w Illinois, jak i na wschodnim wybrzeżu. Także nasze plany są bardzo ambitne, nie poprzestajemy na tym, co już mamy, cały czas y, staramy się rozwijać, staramy się wchodzić na nowe rynki, ale staramy się też patrzeć y, przywiązujemy olbrzymią wagę do technologii. Mogę z pełnym, z pełnym zaufaniem powiedzieć, że jesteśmy instytucją bardzo nowoczesną technologicznie, a mianowicie nasza aplikacja telefoniczna, nasza bankowość internetowa, wszystkie usługi elektroniczne są na bardzo wysokim poziomie. Mogą z nich korzystać członkowie mieszkający oddaleni od, od naszych oddziałów, nie, nie muszą być w pobliżu oddziałów, co jest dla nas też bardzo ważne. Mamy członków mieszkających na Florydzie, w Kalifornii, w Arizonie, no i oczywiście w Polsce. <laughs> I do technologii przywiązujemy bardzo, bardzo dużą wagę. Myślę, że to jest jedna z przyczyn też naszego sukcesu. Wspomniał Pan o tym, że Unia angażuje się w różnego rodzaju pomoc, między innymi dla dzieci, dla młodzieży, jak chodzi o stypendia dla studentów, szczególnie dla zdolnej młodzieży. I no, takie inwestycje są tylko w Ameryce, bo prawo jest restrykcyjne i tych aktywów nie wolno wyprowadzać za granicę Stanów Zjednoczonych. Tak, my jesteśmy, ja mówię, jesteśmy największą polską instytucją za granicami Polski, ale tak naprawdę jesteśmy amerykańską instytucją, to znaczy działającą według prawa i zasad e, e, amerykańskich Stanów Zjednoczonych. Także mamy pewne ograniczenia, e, ale to nie przeszkadza nam pomagać. Pomagać też e, przede wszystkim tutaj młodzieży i Polonii amerykańskiej. Wspomnieliśmy o stypendiach, to jest też program, który się rozwijamy od kilkunastu lat, jak do tej pory przeznaczyliśmy ponad 3,5 miliona dolarów na program stypendialny, a skorzystało z niego około 3000. tysięcy studentów. W tym roku, w tej chwili jesteśmy w trakcie przyjmowania aplikacji na kolejną edycję tego programu i sukcesywnie z roku na rok zwiększamy nakłady na ten program. W tym roku jest to około prawie 400 tysięcy dolarów na pomoc stypendialną dla studentów polonijnych. Ale znaleźliśmy też formułę jak pomagać instytucjom w Polsce i tu już od czterech lat wspieramy Hospicja dla Dzieci w Polsce. Jest to program organizowany wspólnie z Nowojorską Fundacją Uśmiechu Dziecka, gdzie nasi członkowie w okresie świątecznym, kiedy jest taka atmosfera dawania, e, mogą wpłacać pieniądze na hospicja dziecięce w Polsce, w naszych oddziałach, a, a na konta, które zostały otwarte przez Fundację Uśmiechu Dziecka. W tym roku zbieramy pieniądze na hospicja. Pierwsze to jest hospicjum wskazane przez panią prezydentową Agatę Konhauser-Dudę w Olsztynie, ale także wspieramy pieniądze na hospicjum dziecięce we Wrocławiu i w Gdańsku. Yy, jesteśmy, jak do tej pory zebraliśmy już prawie 40 tysięcy dolarów, a cała akcja trwa do 4 stycznia. Jestem przekonany, że jak co roku będzie to kwota na pewno pomiędzy 120 000 do 150 tysięcy dolarów. Czyli już jest to konkretna pomoc. Już za jest to konkretna pomoc, tak. Wiemy, że hospicja, na które zbieraliśmy pieniądze w poprzednich latach, na przykład hospicjum w Lublinie, było za, w stanie wybudować dodatkowe pomieszczenia za, za pieniądze zebrane przez naszych, naszych członków, bo jeszcze raz podkreślam, to jest akurat zasługa naszych członków. Często na różnych imprezach organizowanych tutaj przez parafie polonijne da się zauważyć logotyp Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. A to znaczy, że Unia też uczestniczy w życiu, tak nazwijmy to, materialnym parafii. Parafii wszystkich innych organizacji, szkół polonijnych. My, jesteśmy instytucje finansowe, więc bardzo skrupulatnie prowadzimy rekord tego, co czynimy. Mogę powiedzieć, że w tamtym roku, w 2017, uczestniczyliśmy w 460 wydarzeniach, czyli albo je sponsorowaliśmy, albo byliśmy obecni. 460 wydarzeń to jest półtora wydarzenia na dzień, żeby to jeszcze przełożyć. Także jesteśmy dumni z tego sponsorowania. Tak jak wspomniałem, jest to część naszej misji Unii Kredytowej wspieranie społeczności polonijnej. Z przyjemnością to robimy, na ile nam oczywiście środki finansowe pozwalają, i na pewno to będziemy czynić z coraz większym i większym zaangażowaniem. Panie dyrektorze, a czy oprócz Polaków czy Amerykanów polskiego pochodzenia również Unią interesują się inne nacje, np. Na Amerykanie czy inni imigranci, którzy przybywają? No bo nazwa jest polsko-słowiańska, a więc to można powiedzieć taki teren szerszy. Tak, e, w, znaczy ponad 90% naszych członków to są Polacy, y, zamieszkali w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście mamy pewną grupę Słowaków, y, Czechów, y, Rosjan, y, Węgrów nawet, ale tak y, z punktu widzenia formalnego nie jesteśmy ograniczeni do, tylko do, do polskiej grupy etnicznej. No, tak naprawdę każdy może, mieszka, każda osoba mieszkająca w Stanach Zjednoczonych może otworzyć u nas y, konto, i my staramy się. Będąc coraz większą instytucją finansową, staramy się otwierać też na innych, jakkolwiek nasza pomoc jest ukierunkowana jednak tylko na polonijny rynek. Nieraz słyszę od osób, które już mają konta w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii, że wyjeżdżając do Polski, używając kart kredytowych, bardzo się to opłaca. Pieniądze zostają, ale y, tylko pieniądze za kupiony, nabyty produkt czy usługę. Natomiast y, jak chodzi o opłaty za transakcje, chyba tutaj jest ta pewna wyjątkowość w porównaniu do innych instytucji finansowych. Jesteśmy bardzo atrakcyjni. Wielu naszych członków wyjeżdża do Polski, korzysta z naszych kart debetowych, wybierając pieniądze. Na przykład w bankomatach polskich banków w Polsce. Za to są opłaty minimalne narzucane tylko przez te banki. My nie pobieramy innych, innych opłat. Tak samo nasi członkowie używają kart kredytowych w Polsce. Znowu ci najlepsi klienci używający karty kredytowej elit. Nie, nie ponoszą żadnych opłat z tym związanych. Mamy ogromną liczbę ludzi, nie chcę zdradzać tutaj konkretnych liczb, ale mieszkających emerytów, zwłaszcza mieszkających w Polsce, którzy znowu y, pobierają emerytury amerykańskie wpływające na ich konta tutaj do naszej Unii Kredytowej w Polsce. Mamy też dużo liczby osób którzy pobierają emerytury polskie wpływające na konta Unii z ZUS-u, z Zakładu Bezpieczeń Społecznych do naszej Unii Kredytowej. Także te związki z Polską są bardzo, bardzo ścisłe i tak jak mówię, staramy się jak najbardziej ułatwić przesyłkę pieniędzy. Od niedawna, w tym roku właśnie wprowadziliśmy, że można na przykład już wysłać pieniądze w złotówkach. Jak do tej pory przesyłka pieniędzy była tylko możliwa w dolarach, a już od sierpnia tego roku mamy usługę, że nasi klienci mając dolary, my je przeliczamy na złotówki i w Polsce odbiorca otrzymuje złotówki. Także cały czas mamy na myśli tych ludzi, którzy albo planują wrócić do Polski, albo dużo podróżują do Polski i staramy się te, te funkcjonowanie, pom pomóc im jak, jak najbardziej. No i kolejną usługą, którą unia świadczy, to jest można powiedzieć tak w takim zaokrągleniu usługa kantorowa. To znaczy, że ktoś wyjeżdżając na wakacje gdzieś do krajów czy w Europie czy gdziekolwiek na świecie, może dolary zamienić na walutę kraju do którego jedzie. I też jest to no nie ukrywajmy pewna dogodność. Oczywiście, to jest też pewna dogodność. Nasi członkowie mogą zgłosić, że potrzebują określone liczbę, nie tylko złotówek, ale na przykład euro, czy w każdej dowolnej waluty. My im to przygotujemy i opłaty znowu są konkurencyjne w stosunku do, do innych banków y, komercyjnych w Stanach Zjednoczonych. Panie dyrektorze, a jak wygląda współpraca? No bo ta współpraca musi być z innymi instytucjami finansowymi, na przykład w Polsce, jeśli to nie jest tajemnicą, z jakimi instytucjami Unia pracuje? czy znaczy, ja personalnie oczywiście znam bardzo dobrze wielu. Prezesów banków czy też e, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. E, natomiast nie mamy formalnej współpracy. Współpracujemy w, w ramach e, ogólnego systemu bankowego, e, bo jak wiemy, większość instytucji jest włączona w pewien system bankowy światowy i transfery pieniędzy czy przelewy pieniędzy przechodzą przez ten system bez, bez jakichś konkretnych dwustronnych umów. Także e, my działamy, tak jak wszyscy gracze na tym finansowym rynku światowym, w ramach e, tych właśnie systemów. Nieraz słyszy się o tym, że różne banki, jeden jest wchłaniany przez następny, czyli następuje taka, można powiedzieć, łączenie tych instytucji różnych. Czy również w przypadku Unii takie rzeczy mają miejsce, że inne po prostu Unia Kredytowa jakby wchłania, wchłania tak? Na pewno my nie będziemy wchłonięci przez nikogo, bo jesteśmy za duzi. Myślimy, bo jest kilka mniejszych instytucji podobnych do nas, tylko dużo, dużo mniejszych, działających w Stanach Zjednoczonych, że może kiedyś do, takiego, do takiej fuzji dojdzie, i my jesteśmy oczywiście na nią otwarci, ale to jest sprawa przyszłości i, i, i pewnych dyskusji, rozmów, i, i no dla, dla obydwu stron musi to robić biznesowy sens przede wszystkim. Ale co chcę podkreślić, to jest ważne, że. Unie kredytowe w Stanach, te największe zwłaszcza, rosną w dość szybkim tempie, ale właśnie rosną dlatego, że się łączą, że wchłaniają inne instytucje. Nasza polsko-słowiańska federalna unia kredytowa urosła do 2 miliardów do, dolarów tylko w ramach tak zwanego organicznego wzrostu. Czyli myśmy nie połączyli się z nikim, nie wchłonęliśmy żadnej instytucji. To jest wszystko naturalny wzrost spowodowany przyrostem naszej liczby członków, spowodowany rozbudową nowych oddziałów, wchodzeniem na nowe rynki. I to jest o wiele trudniejszy wzrost niż po prostu połączenie się dwóch instytucji o jakichś większych rozmiarach. Czyli sądząc z tego, co Pan mówi, z tego rozwoju, z tych naprawdę bardzo imponujących, że tak powiem, osiągnięć, no właściwie nie ma chyba potrzeby, aby jakieś inne instytucje tego typu powstawały. Ja nie myślę, że jest taka potrzeba. To znaczy, my się nie boimy oczywiście konkurencji. Jesteśmy na tyle silną instytucją, na tyle ustabilizowano ze znaczącą pozycją, że, że nie, nie obawiam się konkurencji. A, a konkurencja też zawsze mobilizuje jeszcze do efektywniejszego działania, i ja do tego tak podchodzę. Ale myślę, że rynek polonijny w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę dobrze zagospodarowany, jeśli chodzi o, o finansową stronę. I cieszę się, że właśnie Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa w dużej mierze. W ten sposób wspiera Polonię w Stanach Zjednoczonych. Ten rok, który się kończy, był przeżywany jako rok pięknego jubileuszu rocznicy setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. I Unia też włączyła się z kilkoma projektami właśnie w to, aby te obchody nie tylko były w Polsce, ale również tutaj w Stanach Zjednoczonych, może kilka słów właśnie na temat tych inicjatyw. Przede wszystkim no to całe nasze sponsorowanie, budżet sponsorski w tym roku w zasadzie był przeznaczony na wspieranie inicjatyw związanych z obchodami stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Zaczęliśmy od sponsorowania wspaniałego koncertu w Carnegie Hall w Nowym Jorku, to było w styczniu tego roku, przez szereg, szereg różnych wydarzeń organizowanych przez wiele różnych organizacji, czy parafii, czy, czy też szkół polonijnych. Nie sposób ich wszystkich wymienić, ale my osobiście jako Unia Kredytowa zorganizowaliśmy bankiet w Mayflower Hotel w Waszyngtonie. To jest bardzo takie znaczące miejsce w Waszyngtonie, gdzie odbywają się najważniejsze imprezy polityczne w Stanach Zjednoczonych, bo chcieliśmy, żeby. Amerykanie przypomnieli sobie, albo dowiedzieli się, bo raczej chyba o, 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 o no, pouczeniu ich e, chodzi, że o tej wspaniałej rocznicy, która Polska obchodzi w tym roku. Mieliśmy wielu znamienitych gości, między innymi e, były dowódca wojsk e, koalicji w Afganistanie i w Iraku, generał David Petraeus uczestniczył w tym e, spotkaniu. Także cieszymy się, że udało nam się to spotkanie zorganizować. Na ostatni 11 listopada, może to nie jest aż tak wielka rzecz, ale myślę, że bardzo znacząca, sponsorowaliśmy baner na Times Square w Nowym Jorku przypominający 11 listopada, właśnie dokładnie w datę setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości o tej wspaniałej rocznicy. Amerykanom i turystom z całego świata, którzy tego dnia przechodzili, byli na Times Square w Nowym Jorku. A z tego co wiem, to jest to około 300 tysięcy osób dziennie. Także byliśmy domni z tego i ten baner był pokazywany nie tylko w polskich mediach, ale też i w amerykańskich mediach. Także to tylko takie, podaję to najbardziej znamienne przykłady. Nie mogę też nie wspomnieć o tym, że jako Unia Kredytowa, jako instytucja finansowa wydaliśmy specjalną edycję karty kredytowej w tym roku. Karty kredytowej Visa Elite. Która była zadedykowana stuleciu odzyskania przez Polskę niepodległości, i nasi najlepsi klienci, taką kartę właśnie otrzymali w tym roku. No, przez szereg miesięcy też w wielu, we wszystkich oddziałach Unii Kredytowej, ale także w innych miejscach, były zbierane podpisy pod e, taką specjalną deklaracją. Właśnie to też takie było charakterystyczne i bardzo znamienne. Tak, to była deklaracja, którą e, zainicjowaliśmy na początku roku, i to jest. Powtórzenie jakby akcji z lat dwudziestych, kiedy to Polacy podpisywali podobno deklaracje dziękująco Stanom Zjednoczonym za ich wkład, bo przecież prezydent Wilson był jednym z kluczowych osób, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości. I wtedy Polonia w latach 20. zebrała około 5,5 miliona podpisów pod taką deklaracją, która została przekazana ówczesnemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Kopia tej deklaracji znajduje się w Bibliotece Kongresu w Stanach Zjednoczonych, ale nawet można je odszukać na internecie i obejrzeć podpisy swoich przodków, na przykład, którzy ją podpisali. I myśmy chcieli podobną inicjatywę powtórzyć. Oczywiście na mniejszą skalę, bo zbieramy podpisy tylko tutaj w Stanach Zjednoczonych. Mamy około 40 tysięcy podpisów i do końca roku jeszcze zbieramy, a pod. Potem na początku roku przekażemy tę deklarację, podobnie jak to było uczynione w latach 20., przedstawicielom Białego Domu w Waszyngtonie. Czyli to też pokazuje, że wiele osób jest wdzięcznych rządowi Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych za to, co robią dla Polaków, za to, że tutaj jest ta druga ojczyzna dla Polonii. To jest druga ojczyzna dla nas, bo ja jestem też zarówno obywatelem polskim, jak i amerykańskim, także yy, i wielu większość naszych członków ma taki status, także traktujemy Stany Zjednoczone jako naszą drugą ojczyznę, ale też chcemy wiedzieć, podkreślić, że Stany Zjednoczone jednak miały duży wpływ na historię Polski i na te pozytywne wydarzenia, które się w Polsce działy. Mówimy o roku 1918 i o prezydencie Wilsonie. Ale przecież też e, przypomnijmy sobie solidarność i wsparcie prezydenta Rogana dla e, ruchu solidarności dla roku 80. E, powstanie e, armii amerykańskiej, e, przyłączenie Polski do NATO chociażby, to też nie, nie odbyło się bez olbrzymiego poparcia Stanów Zjednoczonych. No i obecnie bardzo ważna sprawa dla bezpieczeństwa Polski to jest obecność e, wojsk amerykańskich na terytorium e, Polski. No wiele się mówi o tym, że i żyje tą nadzieją, że wkrótce zostaną zniesione wizy dla Polaków, żeby mogli przyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych. Nie wiemy, jak się to w konsekwencji zakończy, ale czy to też jest jakiś promyk nadziei, że Polonia, Polacy się ożywią, że może też będą przyjeżdżać, aby tu inwestować? Ja myślę, że te wizy nie są przeszkodą w inwestowaniu, bo jeżeli ktoś się decyduje inwestować w Stanach Zjednoczonych, to wiza nie będzie przeszkodą, ale na pewno będzie to taki symbol, że jednak te relacje polsko-amerykańskie są już na takim poziomie, na jakim powinny być, bo przecież nasi żołnierze walczą razem z żołnierzami amerykańskimi na różnych frontach. Jesteśmy traktowani jako jeden z największych sojuszników Ameryki w Europie, a ciągle jesteśmy jednym z niewielu krajów, który posiada wizy. I na przykład moja rodzina, czy, czy rodzina wielu naszych członków, chcąc przyjechać, odwiedzić. Nad, odwiedzić swoje wnuki, musi być, stać w kolejce w ambasadzie po wizę. To jest w pewnym sensie upokarzające. Ja się zgadzam z tym. Cieszę się, że podobną opinię ma obecna pani Ambasador e, Stanów Zjednoczonych w Warszawie, pani Mosbacher, z którą miałam przyjemność się też spotkać, i która ostatnio obiecała, że do końca roku ona doprowadzi do roku 2019, że te wizy zostały zniesione. Także trzymam kciuki i mam nadzieję, że to się uda. Jakkolwiek tak jak mówię, z punktu widzenia biznesowego nie sądzę, że to jest wielka e, przeszkoda w rozwoju. W rozwoju Stosunków ekonomicznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Panie dyrektorze, ostatnia niedziela roku, przed nami nowy rok, jest to też okazja do tego, aby słowo wdzięczności, ale życzeń przede wszystkim skierować. Więc bardzo proszę. Rok 2018 był wielkim rokiem dla Polaków i Polonii w Stanach Zjednoczonych. Polonia się zjednoczyła, organizując wiele wspaniałych wydarzeń związanych z tą e, ważną dla Polski, dla Polaków rocznicą. E, w związku z tym wytworzyła się pewna atmosfera jedności wśród Polonii i chciałbym, abym takim moim marzeniem, a jednocześnie życzeniem dla Polonii i dla wszystkich Polaków tutaj w Stanach Zjednoczonych jest, aby ta atmosfera przeniosła się na rok 2019 i wszystkie kolejne lata. I jednocześnie chciałbym oczywiście życzyć, aby ten rok 2019 był rokiem obfitującym w zdrowia, w radość, w uśmiech, w wiele sukcesów, wiele łask Bożych, bo to jest najważniejsze. A także jako finansista chciałbym życzyć Państwu, aby był to rok pełen sukcesów finansowych, bo sukcesy finansowe Państwa, naszych członków, przekładają się oczywiście na sukces finansowy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, a na tym nam wszystkim bardzo zależy. Dziękujemy bardzo za życzenia, a ze swej strony też życzymy opieki Bożej, darów Ducha Świętego, tego właściwego rozeznania, opieki Matki Najświętszej w podejmowanych działaniach, bo są to działania na rzecz dobra wspólnego, dobra Polaków żyjących na emigracji. Bóg zapłać. Drodzy Państwo, dziś w studio gościliśmy pana Bogdana Chmielewskiego, dyrektora Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Ja z Państwem również się żegnam, życzę wszystkiego co najlepsze i szczęśliwego nowego roku.